Hej, witajcie w drugiej części poradnika do Queen's Jubilee. Tym razem zajmiemy się achievementami z zakładki Gauntlet. Aby zacząć te achievementy, musimy udać się do Crown Pavilion, na samą górę tego Crown Pavilion. Po prostu tym biegniecie tutaj tymi ścieżkami i tutaj wchodzicie do góry sobie i wybieracie sobie, którą arenkę chcecie. Do zapisywania się potrzeba tutaj Queen's Gauntlet Entrance Ticket. Wtedy podchodzicie w tym momencie do gościa. Tu się zapisujecie do niego. Jedna walka zawiera wam jeden ticket, więc trochę tych ticketów potrzebujecie, gdyż nie myślicie, że tak łatwo jest to przejść tych bossów. Oczywiście początkowe są łatwe, ale później staje się coraz trudniej. Przejdźmy może teraz do achievementów, jakie tutaj są. A więc tak, ogólnie musimy wykonać 11, dostaniemy wtedy Bag of Coins. Pierwszy bardzo szybko się robi, to jest Blood Sport Enthusiasm i wykonuje się go poprzez zabicie pierwszotierowego właśnie bossa. Zapisujemy się na rękę, pokonujemy bossa i dostajemy to i First Blooda. Te dwa achievementy za pokonanie pierwszego bossa. Później tutaj musimy odblokować 7 gambitów. Po każdej wygranej dostaniemy różnego rodzaju takie gambity, na przykład ten, że podpala nas i wtedy to jest tak jakby debuff na całą walkę. Jeżeli pokonamy, właśnie będziemy mogli dostawać dodatkowe bonusy potrzebne do achievementów kolejnych. Zaraz wam wytłumaczę, na czym to polega. Pokonając każdego bossa, dostaniemy jeden gambit tam jakiś. I później niektóre achievementy będą potrzebowały, żeby włączyć ten gambit. Włączenie tego gambitu właśnie odbywa się Master of Gambit. Też kosztuje jeden ticket. Na przykład ten fire będzie mnie podpalał cały czas podczas trwania walki. A więc przejdźmy teraz do Savage and Brute. Tutaj musimy pokonać bossa, z max, jak będzie miał na sobie max stack of blood activation. Tymi bossami może zrobimy tak, że ja nagram filmik na każdego taktykę i od razu powiem wam, jaki achievement, którego dotyczy. Tu mamy tu jest boss, tu jest boss. Tu, że musimy wykonać ogólnie tiery, ogólnie chyba na jeden tier przypadają 3 lub 4 bossy do pokonania po kolei, więc tutaj mamy achievement, żeby pokonać na przykład te 3 bossy z pierwszego tieru, później skakujemy na tier drugi i bossy są jeszcze trudniejsze. Tu mamy na przykład, żeby zrobić właśnie drugi tier, na którym są kolejne 3 albo 4 bossy. I tu jest ostatni, czwarty, trzeci tier i znów kolejne 3-4 bossy. Humble Victorus. I tutaj właśnie mamy te gambity, o których wspomniałem. Musimy wygrać trzeci tier jakiejś walki, obojętnie której. W tym momencie musimy mieć włączony na sobie właśnie ten gambit Fright and Squeamishy, który dostaniemy właśnie za pokonanie jednego z wcześniejszych bossów. Tak samo jest tutaj, na przykład musimy mieć Deathstroke and Chomper, żeby nie podnieść żadnego mięsa czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co w tym achievementie wchodzi, więc zobaczcie. Tutaj chodzi w tym Restasker, że pokonać jeden trzeciego tieru mecz z uruchomionym jednym gambitem. Tutaj chodzi, żeby pokonać tier trzeciego poziomu, jednego z bossów z tieru trzeciego poziomu z uruchomionymi 5 gambitami. Więc to już jest naprawdę ostre wyzwanie. Tu już dotyczy bossa. I tutaj mamy podobne do poprzedniego, że mamy właśnie włączone 5 gambitów na sobie i pokonać musimy jednego bossa z trzeciego tieru, więc naprawdę będzie ostro. No dobra, teraz przechodzić będziemy po prostu do konkretnych solucji na bossy, więc zobaczmy po kolei od tieru pierwszego do najłatwiejszych do samego końca. A więc zaczynamy z pierwszym bossem, jest on w miarę banalny, wystarczy po prostu, że będziemy unikali jego jednego dużego zamachu, który zaraz pewnie zobaczycie. On nabiera wtedy takiej mocy. O, właśnie tak to wyglądało. Za chwilę wykona to ponownie. Jest jeden hit lub dwa normalne. I później wchodzi jeden i o wielki zamach, który bardzo dobrze widać, więc myślę, że nie będziecie mieli problemów. O, kolejny, jak widzicie. Nie będziecie mieli problemów z jego uniknięciem. Jeżeli tak, jeżeli nim dostaniecie, no automatycznie składacie się praktycznie na hita. Jak widzicie, możecie mu to też przerywać, stunować lub przewracać. Nie ma to żadnego problemu w tym momencie. Przerywa mu właśnie jego mega zarąbisty skill, że tak powiem. No i to chyba tyle z tą taktyką na tego bossa. Pierwszy boss, najbardziej banalny ze wszystkich.
No i za zaliczenie pierwszego bossa, jak widzicie, dostajemy dwa achievementy za First Blooda i pokonanie właśnie tego. Kolejny boss, Dobrosz, jest to Quaggan, którego po prostu mamy osobny achievement. Aby go zdobyć, musimy nastakować go do takich 10 staków. Jak widzicie, za każdym hitem, kiedy go biję, rośnie mu tak jakby poziom rage'u i on sam rośnie. Kiedy mu nabijemy do właśnie do tych 10 staków, jego atak bardzo drastycznie wzrasta, prawie trzykrotnie. Więc jakby trzeba na to uważać bardzo. I poza tym po prostu tylko bić go ile wlezie i starać się mieć cały czas nastakowany max staki. Chociaż właściwie cały czas może i nie, wystarczy pod koniec, że mu nastakujemy te 10 i w tym momencie zaliczymy dodatkowy achievement właśnie za nastakowanie mu tych 10 staków rage'a, jak ja to nazywam. Czyli im Quaggan większy, tym lepiej dla nas w tym momencie. Znaczy pod końcówkę, nie mówię, że cały czas on musi być wielki, ale najlepiej na końcu, żeby zaliczyć achievement. Musi mieć 10 staków w momencie zabicia. I jak widzicie, Achimen zliczony z 10 stakami. Trzeci bossik, Windcaller Kildia. Ogólną zasadą jest po prostu to, żeby zdepesować ją i jak najszybciej zabić. Starajcie się ją bardzo szybko, ponieważ co parę sekund ona wypuszcza. O, jak widzicie, takie tornadka właśnie mnie jedno przewróciło, które natychmiast nas knockbackuje. Im dłużej z nią walczymy, tym więcej to tornadek się pojawia, więc używajcie stability, o ile macie, jak najwięcej tego macie. Bo nie dość, że ona zadaje damage, to te tornadka też zadają w miarę wysoki damage. Pełno ich się robi, więc naprawdę końcówka już jest masakryczna, gdyż rzuca nam w lewo i w prawo. Więc DPS musi być w miarę szybki, żeby ona szybko padła. Z ledwością, ale się udało. I mamy zaliczony kolejny achievement. Okej, ostatni boss z tieru pierwszego. Jeżeli go pokonamy, będziemy mieli zaliczony cały tier pierwszy. A więc, jak widzicie, nie zadaje jej praktycznie damage'u. Ona musi wejść w to czarne pole. I wtedy dopiero schodzi jej ta kulka, dzięki której możemy zadawać damage. Co jest ważne, jak widzieliście, ona wypuszcza takiego jakby ogólną wave'a, takiego ognistego, jakby słoneczny promień, coś w tym stylu AOE. Musicie mieć na sobie cały czas właśnie buff z tego koła cienia, jak ja to nazwę. I starajcie się najlepiej stać w nim non-stop, gdyż nie wiadomo, kiedy ona właśnie robi o to, co przed chwilą zrobiła, to ten słoneczny rozbłysk tak zwany. Jeżeli nie będziemy mieli tego buffa z tego czarnego pola na sobie, on ściąga ten słoneczny rozbłysk nas na hita, więc według mnie lepiej stać tam cały czas. Co prawda to kółko zadaje nam damage, no ale lepiej być zabezpieczonym non stop niż przez przypadek nie dostać hita i paść od niego. Bo animacji tego słonecznego wybuchu naprawdę bardzo słabo widać. Więc stójcie w środku, cały czas w tym kółku i będzie dobrze. Pierwszy boss tieru drugiego, bardzo prosty, tak jak prawie pierwszy boss tieru pierwszego, z tą jednak różnicą, że on bije mocniej, im niżej mu spadnie HP. Więc początkowo, jak wiecie, on nie zadaje w ogóle prawie damage'u, jednak w miarę spadku jego HP, jakby tak powiedzieć, można powiedzieć, ścieka się i zadaje już naprawdę kosmiczny damage, więc pod koniec radzę bardzo go unikać, dodżować wszystko co się da, knokować. Cokolwiek robić, gdyż nawet może co niektórych ściągnąć na hita. A wściekły Warrior Char to jest naprawdę to, czego nie chcecie. Wiecie, zwykły hit pół HP mi zabrał.
A gdzie dopiero, jakby on się tak naprawdę we mnie wszedł całym swoim kombem. Ależbym całkowicie nie miał szans. No ale cóż, bywa i tak. Och, prawie się udało. Pyk, i mamy go. Drugi boss tier drugiego. Tym razem jest to Puma. Na nią mamy achievement. Musimy zebrać, jak widzicie, takie 20 parę staków buffa. Każda kulka to jest od 1 do 3 staków. No, dochodzi to losowo, więc... On ma bardzo dużo HP ten boss, więc naprawdę opłaca się zbierać te kulki. No i wpływają one na achievement. Musimy ubierać 25 staków Mighta z tych kulek. Więc spokojnie sobie biegamy, nie damy się mu hitować. Lepiej uderzamy z daleka. Lub unikamy jego ataków cały czas, zbierając sobie kuleczki. I to tyle z taktyką na bossa. Zbieramy 25 kuleczek, zabijamy bossa. I na tym się kończy. I mamy zaliczony achievement. W końcu niedługo nazbieram te 25 staków Mighta i będzie można go zabić ostatecznie. Ciach, a achievement zaliczony. Tier drugi, trzeci boss tym razem. Jest to Asura, której musimy unikać ataków płomienia. Jak widzicie, tutaj mamy, jesteśmy w takim ogniu, jakby w kręgu ognia. Nie możemy z niego wyjść, gdyż dostaniemy bardzo duży DPS i możemy nawet od niego zginąć. I będąc w tym kręgu ognia, cały czas musimy się poruszać, biegać z jednej strony na drugą, gdyż wypuszcza takie, jakby widzicie, fireballe w naszą stronę, które zadają też niesamowity damage. Znów jesteśmy, jak widzicie, w kuli ognia, właściwie w okręgu ognia. Nie możemy za bardzo z niego wychodzić, po prostu biegajmy z lewo na prawo i używajmy skilli. Jeżeli jesteśmy mylakami, najlepiej poczekajmy, aż ten okręg zejdzie i wtedy w niego wpadajmy. To jest według mnie najlepsza opcja. Knokujmy go, DPS-ujmy cokolwiek, byle go przewrócić, zabić. I to tyle. Kolejna walka, tym razem z trzema, właściwie z czterema naraz. Jak wiecie, trochę mi się zaczęło od połowy, gdyż Fraps mi się wykraszował, no ale cóż bywa. Zaczynamy od Seachesha, właśnie tej babki, którą właśnie w tym momencie bije, gdyż ona może leczyć swoich sojuszników. Więc naprawdę zabijcie ją jak najszybciej się da. Następnie zajmujemy się kapitanem, który bufuje wszystkich pozostałych, więc jeżeli rzuci na, powiedzmy, na wszystkich Frenzy albo, nie wiem, Mighta, naprawdę może być krucho z nami. Jak widzicie, właśnie to zrobił i zrobił jeszcze fasta na siebie. Dlatego trzeba od czasu do czasu unikać jego DPS-u. No i niszczymy sobie kapitana. No okej, kapitan pada. Następnie zabieramy się za Gunnera, ponieważ on może nas bić cały czas z range'a, więc naprawdę o wiele bardziej się go opłaca niż tego Mele DPS-a. Jeżeli będziemy w ciągłym ruchu, to ten Mele DPS praktycznie nam nic nie zrobi, co najwyżej trochę pogłaska. Ale cóż bywa. Musimy mieć też oczywiście odpowiedni DPS, żeby wyrobić się z outdamage'owaniem, ponieważ czas areny jest ograniczony. Ja wyrobiłem się, powiem szczerze, to jest z ledwością prawie co do sekundy. Najlepiej jak oni właśnie będą stali koło siebie, dzięki czemu będziecie mogli damage'ować dwóch naraz. Jako zdjęliśmy pierwszego Siege'a, który mógł ich leczyć, obu będzie spadało HP, żaden z nich się nie podleczy. Gunner padł, został ostatni. Dostaliśmy informację, że zostało mało czasu.
Więc po zgnięciu, aha, zapomniałem dodać, po zgnięciu każdego regeneruje się im health wszystkim. Więc zabijając pierwszego, wszyscy już mają full heal, pozostała tylko ma full healtha. I tutaj zaraz równo z końcówką czasu praktycznie go ubiję. Pyk i zaliczony jakiś tam achievement. Kolejny. Tier trzeci zaczyna się od gluta tak zwanego. Jedyną jego problemem jest tutaj, że z każdym momentem DPS-owania on rodzi koło siebie małe właśnie, jak widzicie o tej po lewej, małe gluciątki. Więc naprawdę opłaca się go DPS-ować jak najszybciej, gdyż te małe gluciątka później mają niesamowity DPS, jeżeli zrobi się ich naprawdę sporo. Jest na niego dodatkowy achievement. Musimy go zabić, tego dużego, bez zabijania ani jednego małego glutka. Więc dla mnie, jako klasy AOE, jest to praktycznie prawie że niewykonalne, ale dla takiego Warriora czy Tifa wręcz idealny achievement do zrobienia. Więc jeżeli macie jakiekolwiek postacie z tych raz, spróbujcie zrobić to bez zabijania tych małych glutów w tym momencie. Ja niestety elementalista, moje skille są AOE, więc na pewno jakiś glut w międzyczasie zginie od moich AOE, chcąc czy nie chcąc. Z ledwością się udało, ale jakoś się udało. Drugi boss tieru trzeciego. Bardzo łatwy według mnie i szybki do zrobienia. Jak widzicie, jest to snajper, który tutaj rozmieszcza swoje bombki. Nie możemy w nie wejść, gdyż od nich praktycznie instantowo giniemy, jeżeli mamy low HP. Co jest jego mocą główną? Jak widzicie, o, on się teleportuje po całej mapie, później zaczyna nas namierzać swoim riflem i wali nam headshota, od którego padamy na miejscu. Więc naprawdę musimy za nim od razu lecieć. Im dalej jesteśmy, tym damage jest większy, więc opłaca się naprawdę zaraz koło niego stanąć. Możecie go knokować, nie wiem, co tam jeszcze, DPS-ować, cykować, cokolwiek z nim robić, jak widzicie, on później już będzie stał. Mi się udało po pierwszym razie go tak zastunować i scekować, że się nie teleportną, ale przeważnie są to dwa razy. Tier trzeci boss. I trzeci boss przy okazji, jak to się ładnie zgrało, 3-3. Ogólnie są to dwa mini bossy, jeżeli tak można uznać. Facet i jego fajny mały pieseczek. Jak widzicie, on rzuca takie mięso, które podnosząc dostajemy buffa na damage. Im więcej ich mamy, tym osiągamy większy damage. To samo jednak dzieje się z tym pieskiem, więc najlepiej zabierać mu to mięso spod gęby, jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie, no to trudno, ale on później dostaje taki insane DPS, że to boli, naprawdę boli. I co najważniejsze, na zaliczenie achievementa potrzebujemy właśnie zebrać wszystkie mięsa, nie dać zeżreć pieskowi ani jednego mięsa. Bywa to trudne, jak widzicie, ja sam tego nie wykonałem. Co bym tutaj polecił? Najlepiej DPS-ować dwóch naraz, jeżeli macie takie możliwości, gdyż później ten piesek po zabiciu swojego właściciela zamienia się w wielką bestię i jeżeli zebrał naprawdę dość tych staków, jak widzicie, tutaj u mnie ma już 4 staki mięsa, to już naprawdę robi się potężny atak z niego. I to tyle.